Witaj na następnej lekcji angielskiego z Mobile English. Tym razem zajmiemy się słownictwem związanym tematycznie z książkami. Oto podstawowe wyrazy. Książka. Book. Rozdział. Chapter. Strona. Page. Okładka. Cover. Autor. Author. Powieść. Novel. Biografia. Biography. Thriller. To po prostu thriller. Proza. Prose. Poezja. Poetry. Romance. Romance. A teraz kilka przydatnych zwrotów. Ja lubię poezję. I like poetry. Ona lubi poezję. She likes poetry. A teraz uwaga. Kiedy po czasowniku like następuje kolejny czasownik, na przykład read, czyli czytać, do tego drugiego czasownika dodajemy końcówkę ing, czyli reading. Zaraz usłyszysz przykłady. Ja lubię czytać prozę. To będzie I like reading prose. On lubi czytać prozę. He likes reading prose. A teraz przejdziemy do powtórki. Book. Chapter. Page. Cover. Author. Novel. Thriller. Biography. Poetry. Prose. Romance. Super. Teraz możemy wykonać proste ćwiczenie. Jak będzie po angielsku powieść? Powieść to będzie novel. Bardzo dobrze. A co to znaczy chapter? Chapter to rozdział. Bardzo dobrze. A jak powiesz, lubię czytać książki? To będzie I like reading books. Właśnie tak. A jak będzie po prostu lubię poezję?
portrait. Bardzo, bardzo dobrze. To tyle na dziś. Zapraszam na stronę www.angielskizdojazdan.pl. Do zobaczenia.